Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina. Nagrywam go zaraz po poprzednim, mówiłem wam, że jęczmień mi doskwiera, nawet chyba trochę widać, że to po prostu moje prawe oko się robi takie Ale przed nami bitwa w Kaer Morhen. Nie mogłem wam zrobić tego i wywalić kamerki na bitwę w Kaer Morhen, dlatego lecimy, jedziemy, zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię. No a my zobaczmy, jak się pięknie wszyscy ucieszą, kiedy sprowadzimy Ciri do domu i to tak bardzo wybuchowo, bo portalem. Vesemir jeszcze nie wie, że jego gładzenie konia za chwileczkę zostanie brutalnie przerwane. Może nie brutalnie, ale intensywnie. Drugi koń się tylko wtrynia. Chociaż z jednej strony są gotowi na przyjście Ciri, w końcu Geralt powiedział, że po nią jedzie, ale no... Z trzeciej strony nie wie, że to się wydarzy tak nagle i szybko. Co? Piękne wejście, to mi się podoba. Nasze Ciri, jaka szczęśliwa, że wróciła do domu w końcu. Co mi się tutaj... O! Jo, wujo Vesemir. Jak miło. Nie taka maleńka. Jen powinna teleportację odjebać, żeby tylko nie musić biec po tych schodach na dół. No jej. Nie ma opcji, żebyśmy ją oddali Emperowi. Normalnie Yin i Yang, Yennefer cała na czarno, Ciri cała biała. Chodźcie przywitać się z innymi. Nic się nie zmieniliście. Wszyscy takich was zapamiętałam. To dobrze czy źle? Ja mam tylko lepsze zbroje oczywiście. I miecze. Co? O! Siostrzyczko. No proszę. I Triss przybiegła. Siostrzyczko? Trochę pojebane, bo Geralt może traktować ją jako córkę. Triss nazywa ją siostrzyczką. Więc jak Geralt był z Triss, to czy to oznacza potężne, pośrednie, dziwaczne kazirodztwo? Nie, raczej nie. Chyba za bardzo się w to wczytuję. Są już wszyscy, których poprosiłeś o pomoc. A Wallach wypoczywa w wieży. Nadal z nim źle. Nie stójmy tu. Chodźcie do środka. Tam, może z tego wyjdzie. Chociaż dla dobra Ciri lepiej, żeby z tego wyszedł. Mimo wszystko, iż wiedzący nie lubią ludzi i tak dalej. No to dla Ciri jest ważny. Dobrze was znów widzieć. Ja... Zostawię was może na chwilę. Triss, daj spokój. Nie, nie. Na pewno się za sobą stęskniliście. A minuta w te czy we w te nikogo nie zbawi. Triss powinna zobaczyć to zrzucone z wieży łóżko. Dobrze. To minuta i idziemy, zgoda. Nie wiem tylko na co potrzebujemy tej minuty. Mieliśmy dostatecznie dużo czasu z Yen, żeby jakby... Nie wiem, się przywitać tutaj. Trochę czasu spędzić. 45 sekund. Co? Mamy jeszcze 45 sekund we dwoje. Teraz to już 30. A potem rzucimy wyzwanie dzikiemu Gonowi, więc błagam, wykorzystaj je jakoś. Lecimy w ślinę. Cóż, punktów za oryginalność to nie dostaniesz, ale za szczerość... O. Podoba mi się ta taka brutalnie szczera relacja. Jest w niej coś fajnego. Powiedzieliście też w komentarzach, że w przypadku tej serii z Wiedźmina nie simpuje już tak do Yen. Nie wiem, może ja sam wydoroślałem przez te wszelkie lata, jeżeli chodzi o związki między damsko-męskie. Nawigatorzy potrafią otwierać portale, które można kontrować magią lub dwimerytem. Wykorzystują też zimno pochodzące z pustki, przez którą podróżują. Jest nas za mało. To będzie ciężka walka. Oj, tam Triss, damy radę, jakoś z tego wyjdziemy. Proszę, Zoltan przytaszczył całą masę wybuchowych beczek. Powiedzieli mi, że ścigają Gon i że możemy mieć nieproszonych gości. Jak nam się ma nie udać, jak mamy tyle wybuchowych beczek? Mieszankę. Jak pierdolnie, to nie będzie czego zbierać. No i to rozumiem, Zoltan. Ze sobą warsztat. Pomyślałem sobie, że przed bitwą trzeba będzie naostrzyć miecze i wyklepać pancerze. Dobrze się składa, dzięki, że jestem giga wyposażony na tę walkę. Zamierzam przygotować moją specjalność. Mahakamski koktajl. Bardzo wybuchowy i bardzo przydatny podczas oblężeń.
Poproszę, czy jest może chociaż trochę wykonania, nie potrzebuję niczego. Podobny do tego zielonego, wybuchowego ognia, który był w grze o tron, bo coś takiego naprawdę by nam pomogło. Cieszę się, że ją sprowadziłeś. Wszyscy się cieszą, Zoltan. Wszyscy się absolutnie cieszą. Jest i myszowór. Witam cię, myszoworze. Dobra, jebany tutaj jakąś dziwną studnię z żółtą wodą samonuje na samym środku przejścia. Spoko, nie będę mu przeszkadzał. Nie wiem, może to jakiś eliksir młodości, siły albo wigoru. Będziemy mogli sobie chliptać go prosto z ziemi. Gaz! A może on pułapki jakieś tutaj zakłada? Kto wie? Oczywiście, że nie. Dobra, widzę, że nie mogę z większością pogadać, ale każdy ma coś tu motywacyjnego do wiwatu do powiedzenia. Witaj, wilku. Eskel. Nie przeszkadzaj, muszę się przygotować. Myślałem, że znowu będzie witaj, wilku, ale nie, jednak nie. Proszę, proszę, Wes i Roż, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Wyruszyłem sam, ale Wes mnie wytropiła. Miałam zamiar urządzić awanturę za to, że nie poprosiłeś mnie o pomoc. Ale po drodze wyżyłam się już na Roszu. No cóż, biedny Rosz. No proszę, no mamy proszę. Ileto, dzień Starzy dobry. Znajomi. Co ten skurwysyn tutaj robi? Będzie nam potrzebny. Może ty zapomniałeś o tym, co zrobił, ale ja nie. A no, on zabił im króla temerskiego, tak więc... Będę miał leto na oku. Obiecuję, że będę grzeczny. Jeśli będziesz pilnował zdrajcy, nie upilnujesz wroga. Czemu królobójca jest aż tak ważny? No bo jest zajebisty w walce z dobrym wiedźminem. Nie? Co za argument. Ja pierdolę. No, nie mogą mieć za bardzo tutaj... Zostaniemy i pomożemy ci, ale nie chcemy mieć go za plecami. No, raczej nie będą mieli pozytywnych stosunków. Wes i Roż wydają się być absolutnie laserowo skupieni tylko i wyłącznie na ratowaniu, chronieniu, utrzymaniu i przywróceniu Temerii, a Leto osobiście w Wiedźminie II rozjebał im króla. Jak on się nazwał? Foltest. Króla Foltesta zamordował. Potem to jeszcze chyba na nas zwalili. Generalnie dużo problemów było po drodze. Tak więc, no oni raczej się nigdy nie polubią. Chyba, że, nie wiem, Leto uratowałby im życie, ale to nadal mogłoby być za mało. Iluzja? Aha, ona Witaj. Sobie tutaj w ramach iluzji? Umrzeć, muszę odpowiednio dobrze wyglądać. No dobrze, oczywiście, nie trzeba będzie cię obrabiać do trumny. Kobieta nakłada makijaż i czerze się tylko dla siebie. Cieszę się, że jesteś. Dobrze cię znów widzieć. W sumie mądrze powiedziane, co rozmawiam z Martyną na temat jej makijażu. Mówi, że robi to głównie dla siebie. Myślałem, że przybędziesz wcześniej. Na początku nie miałam takiego zamiaru, ale zawróciłam. Dlaczego zmieniłeś zdanie? Z pewnych rzeczy kobieta nigdy nie powinna się tłumaczyć, a czarodziejka w szczególności. Okej. Mam nadzieję tylko, że te wszystkie twoje notatki, które chciałaś dać Radowidowi, są gdzieś w bezpiecznym miejscu, bo wydaje mi się, że ja jej te notatki zostawiłem. Nie pamiętam już trochę, tak wiele godzin temu to było. No to co? Ferajna, szykujemy się. Zbierz wszystkich. Zaczynamy naradę. Muszę przyznać, całkiem kozacko w tej zbroi wyglądam. Tak władczo, silnie. Jestem fanem. Okej, co tak uwagę przyciąga na tej kolumnie? Nie wiem. Nie widziałem, co on tam mógł zauważyć nawet. Dziękuję, że jesteście. Zaczyna się. Niebawem zjawi się tutaj dziki Gon. Przyjdą zabrać Ciri, a my ich powstrzymamy. Skąd pewność, że Gon się zjawi? Zawsze wiedzą, gdzie się teleportowałam i błyskawicznie przenoszą się z miejsca na miejsce. Zapierdalają za nią po wielu światach, więc przyjdą i tu. Jest nas mało, ale na każdym można polegać. Jeśli uda nam się zgrać, to pokonamy Gon. Na początek Yen otoczy twierdzę magiczną kopułą. Będą musieli wylądować na zewnątrz. Jeśli rozproszą się w lesie, moglibyśmy zapolować na małe grupki. Co on robi z młotkiem w łapie? To pierwszego ochotnika do wypadu. Ja jestem drugim. Pojadę z wami. Zawsze lepiej wyjść do wroga niż czekać. Ach, ten mroczny Leto tylko siedzi z tyłu. Gon próbował przedostać się w obręb murów przez portale nawigatorów. Na ten rodzaj magii nic nie poradzę, więc podczas wyprawy do lasu musicie znaleźć i pozamykać jak najwięcej przejść. Lambert zrobi dla nas pociski z Dwimerytem. Pamiętasz jeszcze formułę? Jasne. Świetnie. Znak Irden też powinien zadziałać. Dodatkowo dam wam amulety.
Kiedy je przełamiecie, staniecie się niewidzialni. Przynajmniej dopóki nie zaczniecie wykonywać gwałtownych ruchów. Pamiętajcie, że w czasie walki wróg będzie was widział. Prócz tego będzie można was wywęszyć lub usłyszeć. Więc jeśli natraficie na duży oddział, nie atakujcie. Dajcie znak Triss i otrzymacie wsparcie. Będę wypatrywała sygnałów. Gdy dacie mi znak, spuszczę na las deszcz ognia. Damn! A to może być trochę niebezpieczne, powiedziałbym, dla Kermoren. Jak spolimy wszystko dookoła. W tym wszystkim najważniejsza jest Ciri. To ją chce dostać Gon i musimy jej bronić za wszelką cenę. Tak jej musi być głupio. Zostaniesz w twierdzy. Gdyby przedarli się do środka, wszyscy przyjdą ci z pomocą. Nie ma mowy. Potrafię o siebie zadbać. Nikt w to nie wątpi. Ale pamiętasz, co jest najważniejsze podczas polowania na potwora? Wyczekiwanie na dogodną okazję. Po naradzie dam ci amulet. Jeśli go użyjesz, w miejsce, w którym stoisz, spadnie kula ognia. To tak na wszelki wypadek. Jebaniutka, tym ogniem to się bawi i bawi. Pamiętajcie, jest nas mało i musimy sobie wzajemnie pomagać. Jeśli coś pójdzie nie tak, Gon zepchnie nas do defensywy. W takim wypadku będziemy musieli wycofać się pod bramę twierdzy. Wewnętrzny dziedziniec jest ostatnią linią obrony. Jeśli nie zatrzymamy tam wroga, to przegramy. Co jeszcze mamy w zanadrzu? Skoro zamierzacie zapolować na Gon w lesie, to mógłbym przygotować wilcze doły w stylu niebieskich pasów. Czyli... Głębokie jak skurwysyn, z dnem najeżonym ciosanymi palami. Ale to zajmie w chuj czasu. Mieszankę. Pali się jak cholera i przylepia do wszystkiego. Napalm. Rozumiem. Baryłki można ustawić w wąskim przejściu i podpalić, jeśli zajdzie potrzeba. Proszę, żebym nie musiał tego robić ręcznie. A na przykład strzelając z kuszy. Nie macie złoża gazu? Ten chyba z Ameryki przyjechał. Dlaczego mógłbym otworzyć szczeliny w gruncie i wywołać eksplozję? Dajcie mi się tylko przygotować. Jestem pod wrażeniem. Możemy wykorzystać laboratorium i warsztat. Pamiętaj, że mamy ograniczone zasoby i niewiele czasu. Trzeba zdecydować, jakiej broni przede wszystkim potrzebujemy przeciw Gonowi. Racja. I w warsztacie, i w laboratorium możemy przygotować po jednej rzeczy. Okej. Rozumiesz, to będzie mój wybór. Co daje laboratorium? Kto potrzebuje dostępu do laboratorium? Zacząłem już przyrządzać eliksiry. Chciałbym dokończyć robotę. Ja mógłbym przygotować więcej wiedźmińskich pułapek, ale będę potrzebował wszystkich sprzętów. Pułapki czy eliksiry? Pułapki czy eliksiry? Zastanawiam się, jakie to będzie miało realnie przełożenie na takie profity dla mnie i wydaje mi się, że eliksirowo jestem całkiem mocno ustawiony. Może za chwilę jeszcze będę mógł parę ich wykonać. Tak więc chyba wolę pułapki, bo one będą tam, wiecie, w swoim czasie pewnie działały na tych przeciwników, biły ich, kiedy nie będę ich bił ja. Jest nas mało, więc musimy przygotować jak najwięcej pułapek. To też jest prawda. Pomówmy jeszcze o warsztacie. Dobra, Wesemir nie przyjął tego negatywnie. Chciałem naprawić wyłom w murze. Z drugiej strony można by użyć tych narzędzi, żeby odgruzować skład broni. Odgruzować? Nie mówiłem ci? Parę lat temu zawalił się strop, a tam są świetne miecze, przydałyby się. Przydałoby się też zamurować tę wyrwę, bo inaczej oblężenie może się szybko skończyć. Właśnie tak, mur czy zbrojownia? Z jednej strony, po raz kolejny, realistycznie, ja nie potrzebuję lepszych mieczy. Nie wiem, czy lepsze miecze nie trafiłyby do reszty ekipy i nie walczyliby po prostu zadając większe obrażenia Gonowi. Z drugiej strony, faktycznie, jeżeli mamy utrzymać dziedziniec, dziura w murze będzie potężnym problemem, więc ja bym wybrał mur. Pisaliście mi w komentarzach, że powinienem odgruzować zbrojownię, ale się wywołała dyskusja na temat tego, że naprawienie muru też daje pewne profity, plus wtedy mur zostanie naprawiony, więc ja bym załatał mur. Przede wszystkim musimy załatać wyłom w murze. Wiele więcej nie zdążymy zrobić. Wszystko ustalone? Jestem i tak pod wrażeniem, że Roche będzie w stanie wykopać te wszystkie wilcze doły. Tak, ustalone. Mamy mało czasu, więc bierzmy się do roboty. No dobra. Podsumujmy. Yennefer tworzy magiczną barierę i zatrzymuje główne natarcie. Spycha siły nieprzyjaciela do lasu. Geralt, Lambert i Leto czekają w lesie. Za pomocą Dwimerytu zamykają portale nawigatorów, by jak najmniej wojowników dostało się do środka twierdzy. Triss wypatruje sygnału i urządza piekło. Wszyscy pozostali czekają, aby odeprzeć tych nieprzyjaciół, którzy przedostaną się w obręb murów twierdzy. Jeśli coś pójdzie nie tak, porzucamy zewnętrzny dziedziniec i cofamy się do twierdzy. Chyba wszystko jasne.
No cóż, jeżeli chodzi o nasze możliwości, są przepotężne. Ciri nie może dostać się w ręce Eredina. Teraz spójrzcie na plan twierdzy. Porozmawiamy o szczegółach. Kermoren kilka godzin później. No, Roż naprawdę z tą łopatą musi zapierdalać, mam ale... Mam wrażenie, że przeoczyliśmy coś. Nasze mojego. Siły są całkiem potężne. Chciałbym pogadać o tym, co nas czeka. Dzięki, nie jestem zainteresowany. Pogadaj lepiej z Ciri, zobacz jaka jest markotna. Okej, dobra Lambert, nie ma sprawy. Niepotrzebnie narażam was wszystkich. Za bardzo się martwisz. Głowa do góry, damy radę. Dzięki za wszystko. Idę osiodłać konie. Przyjdź, gdy będziesz gotowy wyruszyć do lasu. Najbardziej powalone jest to... Wiesz, co o tym sądzę. Tak, tak, nikt nie popiera tego, że razem z Leto będziemy cokolwiek robili. Ale ostatecznie jest naprawdę dobrym wojownikiem i może nam mocno pomóc w tym wszystkim. No dobra, tutaj mogę sobie coś naprawić. Gdzieś mówiliście, że o proszę, tam mamy lokalizację setu wilka. U góry opieprzyliście mnie, że drabiny nie zauważyłem poprzednio, kiedy tutaj byłem. Więc wiecie co, teraz je zbiorę. Chociaż nie ma to teraz najmniejszego znaczenia w obliczu tego, co nas czeka. To i tak je kurwa zbiorę, bo czemu nie? Boom! Zapiski Osmunda, to mogę otworzyć, to mogę otworzyć. Dopisek Wesemira, schematy ulepszeń bezużyteczne według kroni. No i co? No i git! Schematy Reinalda są brakującym ogniwem notatek, które znalazłem w Kermoren. Ulepszenia zapomnianego rynsztunku. Wykonać jego zbroję. Ale będę szczery, ostatecznie ja nie jestem wielkim fanem tego zapomnianego seta. Nie do końca mi się podoba, plus spłaszcza mi amulet. Ja naprawdę lubię jego formę taką, jaka jest w grze, czyli głowy wilka wystającej do przodu. Dobra, tutaj możemy naostrzyć broń, tam możemy wyszlifować naszą zbroję. Możemy pogadać z Ciri, możemy pogadać ze wszystkimi dookoła, tak więc przygotujmy się i zabieramy się za napierdalanie. Ponieważ będzie to całkiem gruba akcja. Mógłbym też tutaj pochować w tej skrzyni, co trzeba. Ale wiecie co? Nie, pogadajmy z Ciri. W każdym razie nasze możliwości są bardzo szerokie. Masz chwilę? Oho, poważna rozmowa. Ale co miałem powiedzieć? Że najbardziej pojebane jest to, że ostatecznie tak naprawdę jest jeden najprostszy sposób, co można by zrobić, żeby Dziki Gon nigdy nie pozyskał mocy Ciri. I to będzie zabicie Ciri, ale absolutnie nikt tutaj nie pozwoli na zabicie Ciri. Wiesz, że nie pozwolę im ci zabrać. Więc jesteśmy ostatnim bastionem ludzkości. Wiem. Musisz trzymać się z dala od kłopotów. Nie traktuj mnie jak dziecko. Nawet gdy byłaś mała, nie traktowałem cię jak dziecko. Lubię, gdy się uśmiechasz. Okej. Okay. Chodź tu. Przytul! Wszystko będzie dobrze. To jest naprawdę ciekawa historia, że Geralt, który jest przyszywany ojcem Ciri w wyniku egzekwowania prawa niespodzianki, jest tak bardzo lepszym ojcem dla niej niż jej faktyczny ojciec, który po prostu chce sobie z niej zrobić przyszłą cesarzową. No dobra, lecimy w takim razie. Plan jest bardzo rozbudowany, zaawansowany, ma wiele etapów. Jeżeli chodzi o bronię, mamy ich w pizdu. Ludzi też mamy niemało. Zebrałem naprawdę potężną ekipę. Nie wiem, czy da się zebrać więcej ludzi na obronę Kermoren. Dajcie mi znać, jeżeli tak, ale wydaje mi się, że nikogo nie pominąłem. I ciekawy jestem, czy... Przepraszam, miałem ich tak dużo poprzednio, kiedy grałem. Z waszą pamięcią, którą udowadniacie ciągle w komentarzach, obstawiam, że będziecie wiedzieli. Czy poprzednio też całą tę ekipę udało mi się zgarnąć? Czy może o kimś zapomniałem, albo coś spieprzyłem? No będzie długi odcinek, coś tak czuję. No dobra. Mam nadzieję tylko, że podołam, że moje umiejętności walki będą wystarczające. Jest też kłoda treningowa Ciri. Dużo myśli przechodzi przez głowę, dużo emocji krąży w naszych sercach. Agon już się zbliża. O kurwa, robi się zimno. Nadeszli. Czy w ogóle nasz plan pójdzie po naszej myśli? To jest najważniejsze pytanie. Możemy sobie tutaj rozkminiać jakiekolwiek scenariusze, a co jeżeli oni przewidzą nasze ruchy? Widzisz? Zaczęło się. Do lasu. Już. Du-du-dum.
Czas na barierę w takim razie. Gdzie jest Leto? Dobra, Leto też jedzie. Cóż, niewątpliwie z całą tą pomocą, którą udało mi się tutaj zrealizować, na pewno będzie nam prościej walczyć z całym tym gonem. Ale tak czy siak nie będzie łatwo. To jednak są elfy z innego świata, całkiem potężne. Władają potężną magię i mogą sobie podróżować między światami. Nie, żeby te podróże miały nam mocno przeszkodzić, ale są wyznacznikiem ich siły. Na szczęście jestem dobrze wyposażony, jeżeli chodzi o moje zbroje. Damn! Na dwie laski naparza. No, dobra, fajna bańka. Teraz rozszerzamy. Cholera. Widzę, że w ramach destabilizacji całego naszego bastionu pierdolnęli od razu burzę. No, Jen musi chyba wszystkimi swoimi magicznymi mięśniami teraz pracować na 125%. Jak nie więcej. Cóż, bańka gotowa. Jaka wielka, god damn, Triss. Znaczy, Jen. Postarała się. My jedziemy im naprzeciw. Jakby taktyczny umysł Leto na pewno tutaj nam dużo dał. Jego prawdopodobnie wszystkim propozycja będę musiał pogratulować Yennefer. Nam pomogła. To zaklęcie, to naprawdę było coś. Dziwnie to wygląda, może te oczy, usta. Takie zagnieżdżone w głowach. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. Okej, czy ja naprawdę muszę się tutaj tak on powoli poruszać? Tylko jeśli jest zdenerwowany. Swoją drogą dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal. Nie mam już więcej dwimerytu. Cholera, gram na padzie. Jennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczelinę. A, to okej. To gitara. Są tu. Chodźmy się przywitać. No dobra, ale to mam się w takim razie z nimi bić? Lepiej jeszcze chwilę zostać w ukryciu i dać Triss okazję, żeby się wykazała. No, po co marnować kulę ognia, jak można ich... wyczarować coś więcej niż motylki? Jak można ich najebać? Zaraz zobaczysz. Okej, dobra, nieważne. Kule ognia lecą całkiem grubo. Dobra, lecimy w takim razie. Zanim zdenerwuje Marigold. Proszę, jak pięknie dziki gon tutaj umiera. I co, faktycznie jestem bardziej widoczny, jak się poruszam? No, trochę tak, trochę nie. Ale wiecie co, w dupie mam te wszystkie ogary, które mogą mnie wywęszyć, mogą mnie zobaczyć. Ja tutaj idę mordować dziki gon, nie będę się kompletnie w tym ograniczał. Wilcze doły Rosza. O, wilcze doły Rosza całkiem nieźle pomogły. Ale czy one mogą tam wpaść w ogóle w te wilcze doły? Nie jestem do końca pewien. Dobra, miały tutaj być ogary dzikiego gonu, ja widzę tylko jakiegoś jednego dupianego wilka. Zamknij portal rzucając bombą dwimerytową. Dobra, moment. Tutaj mamy bombę dwimerytową. Dobra. Okej, dobra. Ogary dzikiego gonu, ogary dzikiego gonu. Ała! Dobra, wiecie co? Mam to w dupie. Ja po prostu rzucę Irden. Irden powinien zamknąć portal i co? I gotowe! Dziękuję bardzo! Ardzik, ogar dzikiego gonu zaraz będzie przebijany. Nie, dobra. Ogary niestety bardziej wytrzymały niż bym chciał. Aha! Dobra. Jak bardzo będę w stanie was pokroić, kiedy was Arden potraktuje? Całkiem mocno, kurwa, całkiem mocno! Jak tam w waszym świecie też macie ogień, który pali wam dupska? Trzech wiedźminów raczej trudno będzie wam pokonać. Zabij wojowników wokół portalu. No ale zabijam tych wojowników, a nie, przepraszam, idą kolejni. Dobra, im więcej ich tutaj wymordujemy, tym lepiej. Inaczej, musimy ich tutaj wymordować, bo będzie ciężko. A ja w sumie bym go wykorzystał do odzyskania sobie troszeczkę życia. Raz, dwa, jeszcze raz i trzy. O, nawet cztery by weszło. Dobra, czekamy, ardujemy, bijemy. Nawet, ała, akcji mogę mu rzucić, żeby zrobić jeden finalny cios. Załatwieni, fantastycznie. Chodź tam. Dobra, nie będzie łatwo kolejnej petardy tutaj wrzucić, dlatego prawdopodobnie po prostu podbiegnę i pierdolnę tym Irdenem. I tyle, i gotowe. I po co ja mam się bawić w jakieś bomby dwimerytowe? Plus dzięki, Lambert, że wykonałeś swoje, ja swoich też miałem całkiem dużo. Dobra, ogień nie działa na nich najlepiej, to już potwierdzona informacja. Ardzik, let's go! Proszę, jak ginął. Oo! No żeś mi wykurwił, aż backflipa zrobiłem. Halo, panie kolego! Dobra, czas troszeczkę życia odzyskać. Dawaj, bij mnie! No, czemu mnie nie trafiasz? Raz, dwa, trzy, jeszcze raz. Uhu! Jezus Maria, ten...
No tak, w końcu upgrade'uję sobie znaki, to oczywiście też mój Quen jest potężniejszy. Dłużej mogę go utrzymać, wytrzymuje więcej ataków, a co za tym idzie, bardziej mnie leczy. To ja rozumiem. Dobra, ogary. Dobra, będziecie krojeni tutaj zaraz. Ja też będę krojony, ewidentnie. Bo nie mogę sobie poradzić z tym, żeby ich bić wtedy, kiedy mam ich bić. Jestem zbyt mocno w gorącej wodzie kąpany, ewidentnie. Dobra, tutaj jeszcze jeden wojownik. Raz, dwa, chuja tam. Tak, jest paskudny Geralt. Tutaj się muszę z tobą zgodzić. Chociaż pod spodem to są elfy, tak jak inne elfy wyglądają. Ale są z innego świata i mają na sobie pojebane zbroje. Te zbroje głównie dodają tutaj strachu. Fear Factor. Dobra, jestem... Owo! Dobra, zamknięte, zamknięte, fantastycznie. Ja sobie jakieś role dalsze tutaj porobię. I co teraz? Pomoc jakaś? Eksplozja? Napalm? Bomby? Wybuch gazu? Co robimy? Przegrupowują się. Okej. Widzisz dowódcę? Jebaniutki. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z Dzikim Golem. Geralt podróżował z Dzikim Golem? Niewidzialność schodzi. Kurwa mać. Spróbujemy go zabić? Oczywiście, że spróbujemy go zabić. Jak to nie? Mięczak. Zgadzam się. O, puszczamy znak, dobra. Niby flara. Niech będzie. Co na ten znak miało się stać? Chyba Triss miała puścić kulę ognia. No właśnie. Zaraza. Co tam się w środku dzieje? Nie widzi? Ktoś ich atakuje? Ktoś wszedł do zamku? My jesteśmy daleko, nawet im nie pomożemy. Taki minus taktyki wyjścia do lasu. Okej. Jednak Ciri nie może się powstrzymać od napierdalania dzikiego gonu. Spoko! Damy radę! Jesteśmy całkiem potężni, mimo iż chcą naszej mocy. Musimy walczyć. Nie mogę cały czas się ukrywać! Muszę stawić im czoła! Natychmiast wracaj! Nie! Geralt dał sygnał z lasu, a Triss nie rzuciła zaklęcia. To jest właśnie dobry powód do zmartwień. Co się stało, Triss? Ewidentnie wbili tutaj w całkiem dużych ilościach. Jo, dobrze, Sultan. To żebyś ty nie stracił życia jeszcze. O, i wylądowane na dzikim gońcu. Zajebiście, tak ma być. Widzicie, mały człowiek, mały nóż pokonuje dużego człowieka z dużym mieczem. Albo nawet młoty jakieś mają. Nie jestem pewien, czym dokładnie walczy dziki gon. Dobra, mamy tutaj co? Wciśnij, żeby nakierować magiczny pocisk. Uderzy w miejsce, w którym stoisz. Odsuń się inaczej. Magiczny pocisk zada ci obrażenia. Okej. Okay. A, to jest to, co... A, dobra, to jest to, co Marigold mi dała. O Jezus Maria. Ale to będzie dzikie używanie tego, ale... O, udało się. Dobra, ale wiecie co? To jest taki troszeczkę alternatywny sposób. Ale kurwa, silna ta Ciri. Nie ma o czym gadać. Dobra, zaraz tutaj ogarniemy, co trzeba. Nie! Wojownik... O nie! Co mi tam pokazało? Nie jestem pewien nawet, czyżby używanie tego. Pokroimy ich! Raz, dwa! Kurwa, padają na jednego strzała. Nieprawdopodobnie. Nieprawdopodobny jestem. Niesamowity wręcz. Dobra, miganie na boki, miganie, siapanie, krojenie. Raz, dwa! Uhuu! Dobra, wojowniku dzikiego gonu, co ty se kurwa wyobrażasz? Triss, puszczaj czara, szybko! Jestem gotowa! No to napierdaraj, ja cię będę bronił. Kastuj tutaj firebole. Oho. Kurwa, przylas mroźny. Jaskółka. Nie, przepraszam, jak się nazywał ten miecz? Chyba jaskółka? Telekineza, fajna rzecz. Nawet miecz odzyskaliśmy, dobrze. O, portal zamknięty, gitara. Dwimerycik i do przodu, czy też jakiś inny czar. Teraz, gdzie oni byli? Gdzie ma rzucić kulę ognia? Trudno powiedzieć. Dobra, wracamy, widzę, do Geralta. No to co? Nie ma kuli ognia, to musimy sobie sami radzić. Ale my tego Imlerita rozpierdolimy! Ja nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego. Trzech wiedźminów uprawia tutaj taniec ze śmiercią. O Boże. Gdyby każda walka w tej grze tak wyglądała, jak to, co się tutaj dzieje. O Jezus. Trochę nas przytłaczają mimo wszystko. A my jesteśmy takim trójkącik śmierci tutaj tworzymy. Och, fantastycznie się to ogląda. Dum, 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 dum. Dajcie mi się bić, dajcie mi się bić! Kula ognia! Ach, Quenik. Dobrze, że jest zajebiście skuteczny. Gdyby nie ta bańka, by było cienko z nami. Wracamy. Nie wiem, ile prawdy było w serialu Netflixowym, ale tam mówili, że magia ognia w wykonaniu czarodziejów to jest generalnie... No taki...
bilet w jedną stronę do piekła, albo utraty mocy. Ale obstawiam, że jakbym mógł bardzo mocno przeinaczyć to wszystko serial, tak więc nie będę się tutaj jakoś specjalnie tym sugerował. Zamieć zaraz dotrze do twierdzy! Kurwa, zamieć. Nasz największy problem to niestety są warunki atmosferyczne, które oni generują. Dobra, jedź koniu, dasz radę. Imlerita? Wątpię. Nie, Imlerit jest cholernie wytrzymały niestety. Widzę, że te wszystkie kule ognia cały czas wpadają w te same dziury, przynajmniej wygodnie jest je omijać. Płotka nie potrafi pojechać tam, gdzie powinna pojechać. Kurwo! Dobra, okej, jest git. Dawaj, płotka, zapierdalaj, full speeda. Kogo my tutaj mamy? Ty, mamy krwawy księżyc, widać w prawym górnym rogu. Z faza księżyca, czy tam dnia, krwawy księżyc. Duży oddział zbliża się od strony lasu! Musimy zamknąć bramę! Zaraz przedostaną się do środka! No to biegł się do bramy, ciągniemy łańcucha. Płotka, ustaw się w jakimś mniej newralgicznym miejscu, co ty na to? Fajna propozycja. Dobra, dostań się na mury, musimy tam wbić do góry, do góry, na mury, do góry, na mury. Mamy ważniejsze rzeczy do roboty niż walczenie na dziedzińcu. Kurwa, ale oni... No tak, jak ja mam tam wejść? Czekajcie, czy ja mogę to przebiec naokoło? Jo, pułapki po drodze, to rozumiem. O, kurwa, gaz! Nie, gaz mnie bije. Dobra, jestem na dobrym poziomie już w tej chwili. No biegnę, Wesiu, weź mnie, nie denerwuj tutaj. Napierdalam jak tylko mogę, robię co mogę. Oj, dobra, okej. Puszczają tutaj niebezpiecznego loda prosto z ziemi. Luda. Dobra, dzikie gońce. A, cię przejebane totalnie. Z bujaszkiem was tutaj tak najebiemy, że nie będziecie wiedzieli, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Dobra, ale muszę go pokonać, bo nie będę mógł tam biec optymalnie. Proszę, jak tam myszowór napierdala ich tą lagą. To jest to. To jest myszowór, jakiego znam. Mistrz lagi, wagi ciężkiej. Ardzik. Dobra, kroimy, kroimy. Dobra, nie ma go, nie ma go. Kiedykolwiek stawać przeciw tobie w boju. No i dobrze, dobrze. Ciesz się, że nie stoisz. Przejebane byś miał. Nawet ta laga by ci nie pomogła. Jakie potężne eliksiry tam jeszcze zbieram. No i kurwa co? On rozpierdoli te bramy jednym prostym ciachnięciem. A nie, on ma taką macę. Jezus Maria. Zawsze przerażający przeciwnik, który wpada w taką furię i po prostu łoi, łoi, łoi. Nie mogę tam jakieś bomby rzucić w tej chwili, byłoby miło. Uwa, Lambert dostaje w pierdol, leży na ziemi, on i jego zakola. Tak jest, dobrze. Roztrzaskanie o ścianę. Jak to? Odłamkowo ich rozrzuciło. Jak odłamki, z granatu. Proszę. Dzięki. Ruchać się będziemy później, tak w ramach podziękowania. Poradzisz sobie beze mnie, prawda? No przyznaj. Lambert, przekręć, idziesz za nami! Dobra, co tam się dzieje? Wycofa się na środkowy Yennefer dziedziniec. Słabnie. Dobra, wchodzimy do góry. Yennefer słabnie, no to cóż, trudno się mówi. Damy radę, damy radę. Mamy tutaj całą masę pułapek wszędzie po drodze, wbijamy do środka. Dziura w murze załatana, więc nie powinni w takich ilościach tutaj wchodzić aż. O kurwa, dobra. No to tego już raczej nawet jak będzie z taką pełną furią walił swoją pałą, raczej nie pokona. Portale można zamknąć nie tylko za pomocą bomby, ale też za pomocą Irdena. No dobra! Portale do zamknięcia, co? Oo! Kurwa, ile pułapek tutaj jest, ale te pułapki jebią też mnie! Ale gaz jebie ich, to jest piękne. Dobra, pokonaj przeciwników, wycofaj się do głównej bramy. Fantastycznie, pokonani. Ale tutaj są oczywiście kolejni. Rororo! Dobra, gdzie są dalsze pułapki? Czas wypić ulepszoną jaskółkę, nie ma... Nie ma żartów, nie ma żartów. Dobra, ale tutaj chciałem właśnie eksplodować tę beczkę, żeby załatwić tego ogara. A właśnie, nie, pierdolnęło kolegów moich. Nie chciałem nawet. Dobra, wojownicy, macie przesrane. Ten Ard wyceluje wam prosto w odbyt. Nawet się nie spodziewacie, jakich to dokona zniszczeń. Wyobrażacie sobie takie kinetyczne uderzenie prosto w odbyt? Rozsadziłoby was od dupy strony. Wysralibyście się gębą, a potem umarli. Ła, ten ogar, kurwa, jaki potężny. Dobra, wal się ogarze, zaraz dostaniesz taki tutaj, takie wciry od trzech wiedźminów naraz. Kiedyś te ogary jakieś takie słabsze były. Szybko, kanapka z kurczakiem. Tylko to mnie uratuje teraz. Dobra, pokonaj przeciwników, lecimy dalej. Ciakrew, umawialiśmy się, że otworzy tę bramę. Jeżeli tego nie zrobił, to znaczy... Poradzi sobie. Najpierw musimy pomóc Triss. Ale Triss już została pomognięta chyba. Tak, nie? Nie tak? Dobra, lecimy w takim razie tutaj na dole, na prawą stronę. Pułapek jest tutaj tak od zajebania, ale niestety mam wrażenie, że głównie wpadam w nie ja. Dobra, mamy Rosha, mamy Ves, mamy też dużo wrogów do rozjebania. Dobra, panie wojowniku. Kurwa, ale mnie tutaj grzmocicie wszyscy. O dziwo, najbardziej denerwują mnie, kurwa, te psy.
psy, ponieważ trudno je trafić, walą tym lotem z ziemi. Jak coś macha mieczem, to przynajmniej mogę to jakoś pokonać. Mogę jakoś unikać tych ciosów, a te psy tak się rzucają. Taki tutaj chaos powodują, właśnie. Kolce prosto w tyłek mnie biją z ziemi, co? I mam wtedy, kurwa, problem. Dobra, trochę ich dni, jeszcze jedna kanapka z kurczakiem, niech się odświeży. Łoimy tego wojownika. Pomóż Triss Merigold w walce. Spokojnie, damy radę. Ona tutaj puszcza ogień, a może to nasze pułapki, nie jestem nawet pewien. Oła, oła! Dobra, jeszcze jedna jaskółka, nie. Jebać toksyczność, dajemy radę. Ktoś jeszcze się tutaj utrzymał. Nie musiałbym tak często pić tej cholernej jaskółki, gdybym używał Quena. Wszystko w porządku? Dziękuję. Gdyby nie wy, byłoby krucho. Musieliśmy się wycofać. Próbowali wejść przez główną bramę i następnym razem im się uda. Co teraz? Musimy się wycofać! Ratujemy Eskela! Ma kłopoty! Idę do niego! Dobra, Ciri, damy radę. O kamieniu, który ci dałam! Oj tam chuj z kamieniem! Ja tak dobrze macham mieczem, że żadnego kamienia nie potrzebuję. O, jest i nawigator. Jebaniutki, tego trzeba rozwalić. Jego świecącą kulę. Lepsze miałem z automatów na kulki, frajerze. Powiesz coś światłego? Eskel, to jest twoja chwila prawdy. Wciągaj ich w pułapki. Ależ taniec. Pięknie to się ogląda. Niestety. Ten jebaka będzie co najwyżej tylko blokował, co ewidentnie mu się udaje, jak na razie całkiem nieźle. A tamci się zaraz rzucą na nas. Przecież on ma jakieś wzmocnione uderzenia. Rękawice tak grube i uzbrojone, że on może sobie mój miecz chwycić po prostu w dłoń. Się jeszcze, kurwa, teleportować będzie. O! Dobra, 90% żeber do widzenia. I prawy przedsionek pękł. Tak jest, lecimy. Jebać nawigatora. Co, chcesz zabić Ciri? To jest twój cel? Chociaż nie, on za bardzo... Ho, ho, nie zabija. Co tam? Nie tak łatwo się walczy z kimś. Tak potrafię. No właśnie, kto też się teleportować może? O Jezus, co to za wycie? Czego to znak? Ho? Aha, okej, nawigator się wycofał. Czyżby szedł sprowadzić jeszcze bardziej większego pojeba, Imlerita na przykład? Nie zdziwiłbym się. Dobra, co my tutaj mamy? Zaraz się naładujemy. Ty, mieczor właśnie muszę wyciągnąć. Bez mieczora to ja chuja zdziałam. Czy wy widzicie, jaka ta Ciri jest, kurwa, potężna? Jak duże ja im obrażenia robię i to właściwie bez starania się nawet? Znoży mnie tutaj jebając ciachnąć. Wszyscy nie żyją, halo! Dobra. Wojownicy Karantira. Dobra, okej, uwaga, ja mogę tutaj walnąć tym kamieniem Firebola. Bang, bang, skurwysynu! Ho, ho! Jak wszyscy padli momentalnie, dobra. Jestem fanem. Dobra, idziemy otworzyć bramę. Ja niestety w tej chwili aktywnie płonę. Nie jestem największym fanem takiej sytuacji. Ha, ha! Pułapki, skurwysyny! Raz, dwa! Dobra, muszę uważać na moje życie, tak na poważnie. Bo więcej go nie mam. Ale może tutaj jakaś, kurwa, kula ognia? Nie, no rzuciłem! Kliknęłem ją dalej, a aktywowała się tutaj. Dobra, otwórz bramę. Gdzie jest otwarcie bramy? Tutaj mamy wielkie koło. Eskel, pomóż damie kręcić koło. Dobra, drzwi się otwierają. Wszystko git. Możemy się wycofać! Co, Eskel? Nie, no chłopak dobrze sobie poradził. Nie będę tutaj absolutnie jego wkładu umniejszał. Teraz to już bez znaczenia. No właśnie. Będę szczery, Ciri napierdala ich mocniej niż ktokolwiek tutaj. Bomby dwimerytowe. Więcej znajdziecie w skrzyniach pod murami. Kolejne dwie bomby dwimerytowe, ale na chuj mnie te bomby dwimerytowe. Ja muszę tam Irdena rzucać. To najlepsze dla mnie rozwiązanie, szczerze mówiąc, bo nigdy nie trafię bombą dwimerytową. Nie uda mi się to po prostu. Inaczej zginiemy. Dobra, dobra, na spokojnie. Tylko gdzie te pieprzone portale? Żadnych nie widzę, dobra. Jak nie będę tutaj używał Quena, to będzie ciężko, ale... Chuj z tym, portal do zamknięcia za pomocą Irdena. Udało się? Nie, no nie udało się! Ale spoko, to jest żaden problem, Irdenów mogę rzucać w nieskończoność, kurwa, i jeszcze trochę. Tak dużo mam tej mojej wytrzymałości, energii,
O, ogar wlazł do tego, no to się może pożegnać. Nie, przepraszam, aktywował swój tryb lodowy. Dobra, jest zajebiście, zamknij portale, by powstrzymać ich atak. O! Kurwa, aha, tam jest jeszcze jeden portal z drugiej strony. Wszędzie pieprzony ogień. Dobra, włazimy do środka Erdeni. Dobra, jest git. Czy ja mam z nimi walczyć, czy może mam zasuwać do drugiego portalu? Nie, mamy ważniejsze rzeczy do roboty niż taka czysta walka. Zapierdalamy na drugą stronę. Zamykamy kolejny portal, oni sobie tutaj poradzą, wierzę w nich. Leto tutaj napierdala Flammenwerfen. Dobra, lecimy, kolejne portale są tutaj. Kto się tutaj bije? Tutaj jest Hjalmar, moi drodzy, nasz ziomo Hjalmar. Okej, okay, a ja teraz portalu już nawet nie widzę. Skończyła mi się też wytrzymałość. Bang, bang, skurwysynu. Halo, mam tą bombę dwimerytową, dobra. Świetnie, w co kurwa rzuciłem tą bombą? Nie wiem. A gdzie jest drugi portal? Bo muszę czekać, aż go otworzą po prostu i dopiero wtedy go zamknąć. Haha, mamy to! O Jezus Mary, oczywiście, że nacierają teraz na plac przy głównej bramie, kurwa, wszędzie. Dobra, ja tutaj jestem szefem, jestem komandorem całego tego pojedynku. Muszę stąd wydupcać i lecieć pod główną bramę. Pomóż Triss Merigold przy bramie, portale zamknięte, Leto się tutaj fantastycznie bawi, idziemy w te miejsce. Mózg potwora, siarka. Oj, coś czuję, że Imleric zaraz wylodzi całą bramę. Cóż, niestety. Cały nasz plan nie do końca podziałał tak, jak chcieliśmy. Po prostu było ich za dużo portali, za mocno nacierali. Ja pierdolę, wzięło i mnie zamroziło. Na kość. Przecież to jedno uderzenie tą lagą Imlerita i mnie nie ma. Przegrywamy. Eskelter zamrożony. Geralt! Gdzie on jest? Musimy... I przyszedł skurwiel. To jest Eredin? Uciekaj! Nie zostawicie. Wy ludzie jesteście tacy niepraktyczni. Ciri, nie! Zabraniam ci się narażać! Zawsze byłaś krnąbrnym dzieckiem. Uwielbiałem cię za to.
them to Mord! Jezus Mario, co się tutaj wydarzyło? Niekontrolowany wybuch mocy starszej krwi. Jedyne, co nas uratowało. Ale niekontrolowane. Wywołane silnymi emocjami. Papa Vesemir. Ja nie zdążyłam mu pomóc. To nie twoja wina. Nie powinnam była uciekać do Kaer Morhen. Avalach jest słaby, ale żyje. Triss opatruje pozostałych. Prawie zabiłam was wszystkich. Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi. Nie, Geralt. Gdyby nie ja, Gon nigdy nie trafiłby do Kaer Morhen. Musimy przygotować pogrzeb Vesemira. Chodźcie. Oj, Geralt. Jak zawsze brutalnie praktyczny. Można chyba spokojnie stwierdzić, że Kaer Morhen już absolutnie nigdy nie będzie takie samo bez Vesemira. Jego ciągłego męczenia Eskela i Lamberta, żeby naprawili to, przełożyli tamto. Zamek traci swojego najstarszego mieszkańca. I też mieszkańca, który zawsze dbał o wszystkich.
Nie obwiniaj się. Żaden wiedźmin nie zmarł dotąd na własnym łóżku. Nie wiesz, jak to jest widzieć, jak umiera ktoś, kogo kochasz, przez ciebie. Wszyscy wiedzieliśmy, na co się piszemy. Tak. I uratowaliście mnie. Na jak długo? Tydzień? Miesiąc? Ukryjemy cię. Zatrzemy ślady. Nie. Nie będę już uciekać. Wafeil. Dla tych, którzy zostali, śmierć nigdy nie powinna być ważniejsza niż życie. Pożegnajcie przyjaciela. Gdy skończycie, musimy się naradzić. O czym myślisz? Nie wyobrażam sobie Kaer Morhen bez Vesemira. Wkrótce ruszam w doliny, a potem znajdę inne miejsce na zimowanie. To jedyny dom, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Zostań. Nie, Geralt. To miejsce jest martwe od dawna. Najwyższy czas się z tym pogodzić. Nie będę kłamał, rozumiem jego podejście. I faktycznie bez Vesemira, który tutaj rezyduje i do którego można wrócić, czy jest sens? Dziękuję. Daj spokój. Dziewczyna jest moją wychowanicą. Starzy ludzie żyją tylko po to, żeby pomagać młodym. I w drugą stronę. Niektórzy tak uważają. Wiem. Cokolwiek planujesz robić dalej, pamiętaj, że na Skellige zawsze znajdziesz wsparcie. We mnie, w Krachu i jego dzieciach. Cieszę się, myszoworze, tylko że nie żywisz urazy za to, że ci tę maskę zajebaliśmy. Dziękuję, będę o tym pamiętał. Podoglądam jeszcze rannych, ale niedługo będę musiał wracać. Zostawię wam trochę lekarstw. Bywaj w zdrowiu, myszoworze. Do zobaczenia. Mordo, sam fakt, że tutaj przybyłeś, to już znaczy bardzo dużo. Było ciężko, ale udało się. Dziękuję za pomoc. Proszę. Co teraz zamierzasz? Pewnie spróbuję przedostać się przez góry, na wschód. Co potem? Zobaczymy. Bywaj. Leto, mimo iż nasza relacja jest dość chłodna, okazał się być całkiem prostą mordą? Nie, dobrą mordą na koniec. Co u was? Wszystko w porządku? Teraz mogę powiedzieć, że przeżyłem już wszystko. Ja dotąd nie wierzę w to, co widziałam. Narażaliście dla mnie życie. Jak mogę wam się odwdzięczyć? Coś wymyślimy, prawda? Wymyślimy. Co zamierzacie? Trzeba wracać pod Nowigrad na następną wojnę. Gdybyś za nami zatęsknił, będziemy w obozie. Z wojny na wojnę, taki już los Rosza. Jesteś. Przykro mi z powodu Vesemira. Dziękuję za pomoc. Jedynie spłaciłem dług. Wracasz prosto na Ardskellig. Nie ma co zwlekać. Wojna z czarnymi nie zaczeka. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Bardzo doceniam, Hjalmar. Wiem. I dziękuję. Dziękuję za wszystko, co zrobiłaś dla mnie i dla Ciri. Szczerze? Gdybym wiedziała, co będzie się tu działo, nigdy nie zawróciłabym do Kaer Morhen. Okej. Niemiło z twojej strony. Cieszę się, że mogłam pomóc, ale wyjeżdżam, jak tylko Lambert poczuje się lepiej. Też zrozumiałe. Jedziecie razem? Mam pewien pomysł, ale do jego realizacji potrzebuję pomocy Wiedźmina. Lambert zgodził się na współpracę. Proszę, proszę. Powodzenia. Jeszcze raz dziękuję. Teraz jesteśmy kwita.
No dobra, najzimniejszą suką okazała się być Keira. Możemy pogadać? O co chodzi? Jak się trzymasz? Uwielbiam takie pytania, jak się trzymam. Chujowo się trzymam, Geralt, i dobrze o tym wiesz. Wiedziałem, że staruszek nie będzie żył wiecznie. Nawet już powiedziałem Eskelowi, że jak przyjdzie co do czego, ja biorę jego miecz. Wiesz, dobrze mi leży w ręku. Ale Vesemir zasługiwał na lepszą śmierć, a zginął zgnieciony jak wesz. Pomścimy go. Czarno to widzę. Zginął w walce z elfami z innego świata. Wydaje mi się, że to mimo samego faktu, jak zginął, zginął broniąc ukochaną osobę, walcząc z przepotężnym przeciwnikiem. Myślę, że to całkiem honorowa śmierć. Spróbuj się z nikim nie pokłócić. Ci ludzie przyjechali nam pomóc. Będziesz mnie teraz wychowywał? Nie, tylko grzecznie proszę. To ci grzecznie odpowiadam, żebyś mnie pocałował w dupę. Lambercik. Rozmowa jak zwykle. Na razie. Trzymaj się. Już z Keirą więcej tutaj było do pogadania. A na koniec Zoltan. Przyszedłeś sprawdzić, jak się czuję. Dziękuję, nie najgorzej. To dobrze. Przykro mi z powodu Vesemira. Wiem, że był ci bliski. Był. Dzięki. Słuchaj, nie chcę ci się wtrącać między wódkę a zakąskę. Nie zrozum mnie źle. Pomogę wam, cokolwiek uradzicie, ale moim zdaniem teraz trzeba kontratakować. Musimy odnaleźć Gon, Redina i dojechać ich, jak byk jałówkę. Ciri jest chyba tego samego zdania. Niestety to nie takie proste. Nam będzie trudno ich znaleźć, a oni mogą odszukać i zaskoczyć nas z łatwością. To jest, wybacz, Geralt, pitolenie człowieka, który nie może otrząsnąć się po porażce. Prześpij się albo golnij sobie, przede wszystkim zaś weź się w garść i przemyśl sprawę. Przemyślę. To by było na tyle. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Było dużo akcji, dużo emocji, wielka tragedia, ale jedyne co nam teraz pozostaje to, tak jak powiedział Zoltan, golnąć sobie, przespać się z tym wszystkim i ruszyć przed siebie, najebać chujów. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, łapy w górę i pa pa.